pompować. Zawodu jestem murawczynkarz, drugi zawód mam wyuczony hydraulik. Jaką mam łatkę przyklejoną, bo zacząłem pić jak miałem 13 lat i palić też jak miałem 13 lat, ale przy matce dopiero zacząłem palić w wieku 16 lat. I to jeszcze dała mi jednego klubowego, bo jeszcze były klubowe i paliłem to Łukasz tak. Także z tego klubowego to wziąłem może ze 3 chmury i musiałem mi zgasić. Tak mam szacunek do matki. A pokazywałem ci kiedyś wymyk do tyłu? Nie, chyba nie. No to jest bardzo ciężkie ćwiczenie, można sobie kręgosłup przeczuć, nie? Widział? Ja ze skręconą nogą robię więcej niż ty. Tak robię jak chcę. Aha. Mi się podoba. Ale tak nie zrobisz nigdy. No nie. Bo to jest widzisz. Jakbyś od małego coś robił, po to cię tu przyprowadziłem, żebyś pokazał co potrafisz. A ty tylko tak. co, dobra? O czym gość myśli, trzymając nóż w ręce, żeby się zrobić krzywdę? Czym walczy? No co to? Jedną ręką. Ale a ty masz tak. Dwie nogi, dwie ręce i bajkę. I rozum. I przede wszystkim rozum. Noga, ręka i tak dalej jest, ma pewne wypukłości. Także tutaj to też zależy od zmysłu jakby przestrzennego, prawda, myślenie abstrakcyjne. Więc na pewno nie jest to łatwe. W różny sposób można ten body painting wykorzystać. Bardzo popularny jest na przykład na różnych eventach, czy Halloween, czy Sylwester, prawda, czy nawet jakieś... Nawet widziałam na studniówkach, dziewczyny po prostu wcześniej szły do wizażystki albo do koleżanki, która się zajmuje i na przykład malowały sobie plecy. Bo jest to dużo bardziej efektowne na przykład niż sukienka. Thank you.
tato jest cukiernikiem. Poszedł na praktykę do ślusarza, a ponieważ było ich pięcioro w rodzinie, pięcioro rodzeństwa, mama została sama taty, więc mama stwierdziła, czyli babcia moja, żeby tato sobie znalazł taki zawód, żeby można było coś zjeść. I poszedł na praktykę do cukiernika. A ja starałam się na studia po liceum wychowanie plastyczne, potem fizykoterapia, ponieważ się nie dostałam ani tu, ani tu. Przyszłam sobie tutaj popracować na praktykę. I 3 lata praktyki jestem cukiernikiem, 5 lat praktyki jestem mistrzem cukiernictwa. Bo robimy na naturalnych rzeczach, naturalnej śmietanie, nie używamy żadnych sztucznych dodatków. Tak. Nie chcę, tak? Czy wolę sernika? Serniczek jest bardzo dobry. No to już. Poproszę jeszcze, tradycyjnie pyszne jest u Was ze śliwką. I tak tutaj już zostałam, już mi się to spodobało, był brat wcześniej. Brat z tatą rządzili, nie dopuszczali mnie do głosu, także ja byłam taka malutka. Lidia Serafin pracuje z tatą 30 lat.